Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę na temat przygotowania eksportu naszych zdjęć do internetu. Opowiem o Adobe RGB, sRGB, rozmiarze obrazu, jak i o bardzo ważnym dla mnie w tym odcinku pojęciu, jakim jest rozdzielczość PPI. Rozdzielczość PPI, często błędnie nazywana DPI, w internecie jest przedstawiana w różnych artykułach czy też filmikach bardzo błędnie. Uznaje się, że powinna ona wynosić 72, jeżeli zapisujemy pliki do internetu. Dodatkowo, że ona ma wpływ na wielkość pliku, na jakość naszego obrazka. To jest niestety nieprawdą. Rozdzielczość PPI nie ma żadnego znaczenia, jeżeli zapisujemy pliki do internetu. I niedługo Wam opowiem też dlaczego. Na sam początek przygotowałem zdjęcie, które następnie wywołamy. W zasadzie tak naprawdę będzie służyło tylko do przedstawienia i opisu przestrzeni barw, również przedstawienia rozdzielczości PPI i omówienia wstępnych jakby parametrów, które potrzebujemy do wywoływania pliku RAW. Zatem przejdziemy teraz do zdjęcia. To jest zdjęcie Kasi z zeszłorocznej sesji, które wykonałem aparatem D90 i obiektywem 50 mm Nikkora 1.8D. Jak otworzymy plik RAW w Adobe Camera Raw albo też w Lightroomie, będziemy musieli na samym początku ustawić parametry późniejszego eksportu tego pliku. Mamy tutaj przestrzeń barw, jaką wybieramy spośród wielu. Zaraz Wam powiem, którą wybrać i dlaczego. Mamy głębię kolorów. Mamy również rozdzielczość matrycy naszego aparatu oraz sławetna rozdzielczość PPI, często nazywana DPI. I o tym zaraz powiem. Na sam początek przyjrzyjmy się przestrzeni barw. Bardzo dużo osób pyta, jak powinniśmy zapisywać plik, czy w Adobe RGB, czy w sRGB. Spójrzmy teraz na ten malutki obrazek, na którym mamy ładnie wszystko zaznaczone. I teraz szybciutko Wam opowiem. Mamy tutaj sRGB. To jest ten prosty trójkącik. W tym trójkąciku zawierają się te barwy, które widzimy tutaj w środku. Przestrzeń barw cmyk jest w tym elemencie tutaj węższa, czyli sRGB wychodzi poza, natomiast tutaj widzimy cmyk wychodzi poza sRGB również tutaj. Czyli znajdą się kolory, które będą wychodziły poza naszą przestrzeń barw sRGB. Mamy również Adobe RGB. Adobe RGB jest bardzo szeroką przestrzenią barw, która praktycznie w pełni zawiera w sobie sRGB i cmyka. Jedynie tutaj cmyk troszeczkę wychodzi. I teraz sprawa wygląda tak. Jeżeli przygotowujemy pliki do druku, powinniśmy zawsze zdjęcie przygotowywać na samym początku w Adobe RGB. Wykonujemy cały retusz, obrabiamy tą fotkę i następnie konwertujemy do cmyka. I wtedy mamy pewność, że praktycznie wszystkie kolory, które mieliśmy z oryginalnego zdjęcia, będą mogły być odwzorowane. Może inaczej, nie wszystkie kolory, tylko że nie stracimy tych kolorów, jeżeli przerobimy na cmyk. Natomiast w sRGB na sam początek już stracimy kolory. Jak widzimy, jest duża różnica między Adobe RGB a sRGB i część z tych kolorów moglibyśmy wydrukować, czyli na przykład te albo te, ale nie zrobimy tego, ponieważ będziemy już ograniczeni, już stracimy informacje na temat kolorów i dlatego też, jeżeli przygotowujemy pliki do druku, powinniśmy korzystać z przestrzeni Adobe RGB, jeżeli do internetu sRGB.
Teraz powiem dlaczego. Najważniejszą rzeczą jest, jaki posiadamy monitor. Jeżeli posiadamy monitor, który posiada przestrzeń Adobe RGB, wtedy możemy otworzyć pliki, ja tak robię, w Adobe RGB i możemy sobie spokojnie obrobić takie zdjęcie, a następnie skonwertować je do profilu sRGB i zapisać do internetu. W internecie wszystkie pliki, które są wyświetlane, powinny być zapisane z osadzonym profilem sRGB. Wtedy mamy pewność, że przeglądarka prawidłowo pokaże nam to zdjęcie. Jeżeli wykonamy cały plik w Adobe RGB i nie zapiszemy go w sRGB, tylko w Adobe RGB, to przeglądarka może nam pokazać bardzo dziwnie wyglądające zdjęcia i możemy naprawdę się mocno zdziwić. Więc jeżeli mamy monitor Adobe RGB, polecam obrobić w tej przestrzeni. Wtedy nie tracimy wszystkich informacji o kolorze i przydać może nam się to do późniejszego wydruku. I na sam koniec konwertujemy to do przestrzeni Adobe sRGB, przepraszam, sRGB, uwzględniając to, żeby był osadzony ten profil w docelowym pliku, jakim z reguły będzie JPEG. Natomiast jeżeli nie posiadamy monitora, który pokrywa przestrzeń Adobe RGB, to zdecydowanie polecam od razu zapisać plik w przestrzeni sRGB. Mamy ją tutaj. Jak teraz zapiszemy plik, on od razu będzie w Photoshopie miał przestrzeń sRGB. Ona będzie oczywiście węższa, natomiast mamy pewność, że nie zrobimy jakichś dziwnych kolorów, bo po prostu nam się nie wyświetlą. Jakbyśmy mieli Adobe RGB, moglibyśmy zmieniać coś i byśmy nawet nie wiedzieli, co się dzieje, ponieważ nasz monitor tego nie pokaże. Więc jeżeli nie mamy monitora, który pokrywa Adobe RGB, zapisujemy wtedy w sRGB. Również jeżeli ktoś wie, że nie będzie przygotowywał nigdy plików do druku, może od razu sobie zapisać w tej przestrzeni sRGB, jeżeli będzie to tylko i wyłącznie do internetu. Ja natomiast preferuję zapisywanie w Adobe RGB. Mam monitor, który pokrywa tą przestrzeń prawie w całości i na samym końcu wykorzystuję konwersję do sRGB i mam po problemie. Następnym parametrem jest głębia koloru. O tym nie chcę za dużo mówić. Mamy albo 8 bitów na kanał, albo 16 bitów na kanał. Tak naprawdę dla większości z nas 8 bitów wystarczy. 16 bitów spowoduje, że zdjęcie będzie ważyło na pewno dużo więcej. Część z funkcji Photoshopa nie będzie dostępna. No i tak naprawdę w wielu, wielu zdjęciach w ogóle nie zauważymy różnicy. Będzie to widać przy niebie, to również musi być odpowiedni monitor, który to zobaczy. I tak później najczęściej są JPEGi zapisywane do 8 bitów i tej różnicy nie ma, więc ja w zasadzie dla wszystkich osób na sam początek polecam 8 bitów na kanał. 16 to już jest przy zaawansowanej obróbce, gdzie po prostu gradienty kolorów no mogą się trochę różnić, ale dla osób początkujących, zresztą ja nawet skorzystam zawsze z 8 bitów na kanał. Nie mam po prostu potrzeby, żeby zwiększać na 16. Następnym elementem jest rozdzielczość matrycy. Teraz przechodzimy do chyba najważniejszych rzeczy. To jest nasza rozdzielczość matrycy. Ona będzie tutaj wyświetlana, to jest akurat D90, czyli ma 12 milionów pikseli. Wynika to z pomnożenia tej wartości, czyli pikseli na długości i wysokości naszego obrazu. Najważniejsza rzecz, jaka jest w naszym obrazie, to rozmiar obrazu. Rozmiar obrazu zawsze jest podawany w pikselach. Długość i wysokość.
jest zawsze podawana w pikselach i od tego tak naprawdę zależy wielkość naszego pliku. Wielkość naszego pliku tak naprawdę zależy od trzech rzeczy. Od właśnie rozmiaru obrazy, który jest podawany w pikselach, zależy od formatu, w jakim zapiszemy dany plik oraz od sposobu kompresji czy też wyboru jakości danego zdjęcia. I na samym końcu mamy rozdzielczość PPI. Po pierwsze, warto rozróżnić PPI od DPI. Często to jest zamiennie używane. Sam nieraz tego w pracy używam zamiennie, natomiast no, w większości wszyscy wiedzą, o co chodzi. PPI, czyli ilość pikseli na jeden cal, DPI to jest ilość jakby kropek na jeden cal. DPI jest to rozdzielczość obrazu, drukarek, ploterów czy też naświetlarek. Natomiast PPI mówi nam o rozdzielczości obrazu rastrowego. Ta rozdzielczość ma tak naprawdę znaczenie tylko i wyłącznie do przeliczenia naszego obrazu na jakby rozmiar fizyczny. Za chwilkę może o tym opowiem trochę. Każdy obraz, który mamy rastrowy, cyfrowy, nie posiada jakby wielkości fizycznych w centymetrach i w milimetrach. Już powiem dlaczego. Ponieważ ten sam obrazek może być na przykład wyświetlony na komórce w pełnej rozdzielczości. Mamy teraz komórki, które mają naprawdę świetne ekrany. W pełnej rozdzielczości on będzie wyświetlony i będziemy mieli wtedy na przykład wielkość pliku fizyczną, znaczy wielkość zdjęcia fizyczną, na przykład, nie wiem, 5 cm na 10 cm. I to będzie w pełni ten sam plik w pełnej rozdzielczości, w pełnym rozmiarze. Na ekranie naszego komputera czy laptopa będziemy mieli na przykład obrazek w danym rozmiarze, to również w 100%, przykładowo, nie wiem, 30 na 20 cm. Nam wyjdzie, jak sobie zmierzymy fizycznie. Natomiast na jakichś wielkich panelach, na wielkich, na przykład, nie wiem, na ekranie telewizora będziemy mieli już większy, jak weźmiemy sobie na projektorze, będziemy mieli większy obrazek. Jak sobie zmierzymy fizycznie, to już będzie miał na przykład 2 metry na 3 metry ten obrazek. Więc jak widać, ten sam obraz będzie miał różne wielkości jakby fizyczne. Czyli będzie po prostu miał wymiary w centymetrach i milimetrach zawsze różne. Dlatego też z tego wynika, że tak naprawdę najważniejszym parametrem jest rozmiar obrazu podawany w pikselach. I on jest podstawowym parametrem, który określa nam zdjęcie. Rozdzielczość obrazu, którą tu posiadamy, 300, mówi nam o tym, że posiadamy 300 pikseli, które znajdują się na jednym calu. To jest tylko i wyłącznie informacja, która tak naprawdę określa nam później rozmiar fizyczny dla druku. To nie ma zupełnie znaczenia dla internetu, tylko i wyłącznie dla druku. Jeżeli będziemy drukować, na podstawie tej rozdzielczości możemy wyliczyć fizyczną wielkość pliku, który zostanie wydrukowany. Teraz Wam zresztą bardzo łatwo pokażę, że tak naprawdę to nie ma zupełnie znaczenia, jeżeli chodzi o jakość i wielkość pliku, jaki osiągniemy. Więc tak, ustawiam tu Adobe RGB, 8 bitów na kanał, tutaj nic nie zmieniamy. To jest nasz rozmiar obrazu, który jest stały. I tutaj weźmiemy teraz, sobie ustawimy 72 ppi. Jak wiele artykułów czy filmików o tym mówi, aby dla internetu ustawiać 72 ppi, ponieważ niby będzie mniejsza wielkość pliku i będzie lepsza jakość naszego, znaczy wystarczająca jakość naszego zdjęcia. Klikam OK, biorę Open Image. I nasz plik otworzył się w Photoshopie. Mamy otwarty plik w Photoshopie. Teraz otworzymy jeszcze raz nasz plik RAW.
i zapiszemy go z rozdzielczością 300, czyli jak powinno być dla druku. Właśnie dla druku. Obydwie wartości się tyczą tak naprawdę druku, 72 i 300, natomiast nie mają znaczenia dla internetu, ale zaraz sami się przekonacie. Mamy 300. Klikam OK, biorę Open Image. Mam teraz dwa pliki. Dwa pliki. Spójrzmy. Klikamy na Image, Image Size. Widzimy tutaj rozdzielczość 300 ppi. Rozmiar naszego obrazu jest taki. 4288 na 2848. Klikam teraz drugi obrazek, w którym mamy 72 ppi. Rozmiar obrazu jest nadal taki sam, jak widzicie. Nic się rozmiar obrazu nie zmieniło. Zmieniła się tylko ta rozdzielczość, która tutaj jest wpisana. I teraz przybliżmy sobie teraz obrazek tak, aby miał 100%. Mam teraz dwa obrazki. Przełączam się między nimi. Czy widzicie jakąkolwiek różnicę? Nie ma żadnej różnicy co do jakości zdjęcia. Jedno zdjęcie ma 300 ppi, drugie zdjęcie ma 72 ppi. Jak widzicie, nie ma żadnej różnicy co do jakości zdjęcia. Teraz następny z elementów, który jest bardzo często przedstawiany jako ustawimy 72 ppi, wtedy wielkość zdjęcia będzie mniejsza, będzie łatwiej się wczytywało zdjęcie w internecie i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo. Bierzemy zapisywanie pliku jako, wybieramy sobie JPEG, niech będzie obojętny jaki. Tutaj mamy wielkość pliku. Wynosi ona 6,3 MB JPEG. To było dla rozdzielczości 300 ppi. 6,3. Bierzemy drugie zdjęcie, które ma 72 ppi. Zapisujemy znowu w taki sam sposób. I mamy również 6,3 MB. Z czego wynika, że te dwa zdjęcia są identyczne, są takie same pod względem jakości, jak i również pod względem wielkości pliku. Dlaczego się tak dzieje? Teraz Wam troszkę o tym opowiem. Zostawmy sobie plik, który ma 300 ppi. Już Wam to tłumaczę. Tutaj jest funkcja, którą wyłączamy. Ona służy do resamplowania, zmiany sztucznie jakby parametrów naszego obrazu za pomocą interpolacji. Wyłączamy to. I teraz spójrzmy. Nasz obrazek, nasz rozmiar obrazu wynosi tyle, 4288. Rozdzielczość wynosi 300 ppi. Zobaczmy, co się będzie działo w momencie zmiany. Ustawimy sobie tutaj na przykład milimetry albo centymetry, niech będą. Zmiany, jak zmienimy na 72, tak jak często jest mówione. Zmieniane ma 72. Czy rozmiar obrazu nam się zmienił? Nie, rozmiar został cały czas taki sam. Zmieniły nam się tylko centymetry, czyli wymiar jakby fizyczny naszego obrazka, ale tylko i wyłącznie, który będzie przedstawiony podczas wydruku. To nie ma zupełnie znaczenia do rozmiaru obrazu, który będzie wyświetlany w internecie. To jest rozmiar naszego obrazka, który będzie miał wpływ na to, jak duży będzie rozmiar, jak duży będzie obrazek w internecie nasz. Tutaj mamy 72, możemy ustawić 300, wtedy nam się zmniejsza. Właśnie, zauważmy, to jest ważna rzecz. Przy 72 mamy 150 cm, ponieważ rozdzielczość jest słabsza i ten obrazek może być w tym momencie większy, jeżeli mamy, tylko że będziemy mieli słabszą rozdzielczość. Natomiast jeżeli damy 300, to będzie aż 300 pikseli na jednym calu, czyli zmniejszy nam się to wszystko. Zmniejszy nam się ilość pikseli, znaczy zwiększy się ilość pikseli w jednym calu, wtedy mamy rozmiar obrazka mniejszy. Czyli z tego właśnie wynika, jeżeli chcemy wydrukować dany plik
biorąc 300 ppi, ten obrazek może być wielkości 30 cm. Jeżeli będziemy mieli 72 ppi, to już będziemy mógł mieć 150 cm, ale jakość tego obrazka w wydruku będzie słabsza. Natomiast, jak widzimy, nie zmienia nam się rozmiar obrazu cyfrowego. Nie ma to zupełnie znaczenia, co tutaj wpiszemy. Możemy tutaj wpisać 1000 tak naprawdę. I co się stanie, jak kliknę? Nie zmieniło nam się nic. Zupełnie nic się nam nie zmieniło. Czy wpiszę tutaj sobie 5? Czy nasz obraz się zmienił? Nie zmienił się. Co innego w momencie, jak klikniemy resample, czyli teraz będzie nasz obraz przetwarzany, będą nasze parametry interpolowane, zmieniane. Wygląda to w taki sposób. Teraz możemy sobie ustawić piksele. Jak wpiszemy 72, to zauważmy, co się dzieje. Zmienił nam się rozmiar naszego obrazu. To jest podstawowy błąd i w zasadzie chyba z tego wynikają wszystkie problemy dotyczące omawiania tego aspektu, że rozmiar zdjęcia do internetu powinien mieć 70, przykładowo 2 ppi. Wynika to z tego, że często prościej jest wpisać tą wartość i zmniejszyć sobie tą rozdzielczość, znaczy ten rozmiar obrazu, niż wpisywać konkretne wartości pikseli, a tak powinniśmy robić. Często na przykład błędem do Facebooka, załóżmy zapisu, gdzie powinniśmy otrzymać, wezmę jeszcze raz, gdzie najlepszą jakość otrzymujemy, wezmę sobie, wpiszę tak jak było, ok. Powinniśmy ustawić pod Facebooka 2048 pikseli. Zgadza się. I mamy tutaj rozmiar. W tym momencie ładnie nam przeliczy Photoshop, zmniejszy nam ten obrazek. Tutaj mamy sposób interpolacji, w jaki sposób zmniejszamy. Ja używam Bicubic Smooth Gradients. Można używać Bicubic Sharper. Ja natomiast używam Bicubic Smooth Gradients. Daje dla mnie najlepszy efekt, gdyż Bicubic Sharper nam automatycznie wyostrzy zdjęcie. Ja natomiast nie chcę, żeby sam komputer za mnie wyostrzał, wolę zrobić to sam. I w tym momencie wypieram to. Jak kliknę OK, zmieni nam się rozmiar obrazu. I teraz ten rozmiar obrazu jest odpowiedni do zapisania pod internet, pod Facebooka. Natomiast, tak jak mówiłem, zupełnie nie ma znaczenia ta rozdzielczość. Ona nam tylko i wyłącznie mówi o tym, o rozmiarze fizycznym do druku, w centymetrach podawanym. Jeżeli mamy włączony resample, jak sobie wpiszę 72, tak jak wcześniej, zmienia nam się rozmiar. Zobaczcie, że teraz znowuż nam się zmienił na 492 piksele. Wyobraźmy sobie, że teraz mamy oryginalne takie zdjęcie. Takie zdjęcie dostaliśmy takiego JPEGa i czytając niektóre poradniki, mamy wpisać 72. Zmieniamy 72 i nagle mamy 490 pikseli na 320. Spójrzmy, jakie to jest malutkie zdjęcie. To jest takie malutkie zdjęcie. Czy takie coś na przykład byśmy chcieli gdzieś wstawić? Nie, to nie ma zupełnie sensu. Ta rozdzielczość nie ma w ogóle znaczenia. Nie powinniśmy jej ruszać. Jak już jesteśmy w Photoshopie, jak jest ustawiona, tak powinna być. Będzie nam najłatwiej. Jeżeli wywołujemy zdjęcie, możemy wpisać tutaj cokolwiek, natomiast warto wpisać sobie 300 w razie, jakbyśmy później musieli ten plik zapisywać i przygotowywać do druku. Najważniejszym parametrem jest ustalenie tutaj naszego rozmiaru obrazu. Oryginalnie mamy 4288, natomiast jeżeli wpiszemy sobie 2048 jak pod Facebooka, to zostanie nam to fajnie przeliczone i zmniejszony obraz. Natomiast to nie ma znaczenia, tak jak cały czas powtarzam, gdyż wiele osób po prostu zwraca na to uwagę. A naprawdę uważam, że powinniśmy robić to prawidłowo.
Co jest jeszcze ważną rzeczą? Mamy tutaj centymetry. Wpisując, możemy zauważcie, że możemy zrobić coś takiego. Wpiszemy sobie tutaj 72, inaczej. 72, ale możemy wrócić z powrotem na 4288. I to zdjęcie będzie takie same. Nic się nie zmieniło, ponieważ rozmiar naszego obrazu również się nie zmienił. To jest najważniejszy parametr. Im on jest większy, tym rozmiar pliku jest większy. Im on jest mniejszy, tym rozmiar pliku będzie mniejszy. Czyli to sobie skreślamy, o tym nie myślimy. Zawsze manewrujemy tymi dwoma parametrami, czyli szerokością i wysokością pikseli. Jeżeli chcemy sobie zmienić tę rozdzielczość właśnie już pod wydruk, wtedy należy wyłączyć to, resample. Wtedy znika nam w ogóle możliwość pikseli wyboru, bo wtedy już jakby pracujemy właśnie na tej wartościach jakby fizycznych i tutaj sobie możemy zmieniać. Mamy rozmiar obrazu oryginalny i tu zmieniamy sobie, na przykład potrzebujemy 600 ppi, bo są takie wymogi, załóżmy, przez drukarnię dla jakiegoś wydruku. I mamy wtedy, zmieniamy sobie na 600, zmieniają się tam tylko wartości w milimetrach. Mieliśmy 180 mm, mamy 180 mm, przy 300 mamy 360 mm. Możemy wydrukować większy obrazek. Nie wiem, drukujemy billboard, bierzemy załóżmy 72 i mamy taką wielkość obrazka. Zatem, podsumowując, musimy zwrócić uwagę na tak naprawdę dwa parametry. Jeżeli zapisujemy pliki do internetu, należy wybrać sRGB albo wybrać Adobe RGB, pracować na nim, a następnie skonwertować na samym końcu plik do sRGB oraz nie przejmować się zupełnie rozdzielczością. Pokażę w takim razie szybko na sam koniec, od samego początku do końca, w jaki sposób powinniśmy przygotować taki plik. Zatem otwieramy naszego RAWa. Wybieramy tutaj, w zależności czy nasz monitor pozwala na pracę w Adobe RGB. Jeżeli nie, to sRGB mi pozwala, więc zostawiam Adobe RGB. Tutaj nie ma znaczenia, co wpiszemy. Może być 300, może być 1000, może być 2. Ja wpisuję 300, ponieważ często drukuję zdjęcia, więc te 300 mi wystarcza w zupełności i po prostu no nie ma różnicy, co tu wpiszemy. Jeżeli robimy do internetu, na to w ogóle zupełnie nie patrzymy. Mamy Adobe RGB, mamy obojętnie jaką rozdzielczość, jeżeli myślimy o internecie. Klikamy OK, bierzemy Open Image, mamy zdjęcie. Obrabiamy nasze zdjęcie, retuszujemy nasze zdjęcie. Mamy zamiar zapisać plik teraz już do internetu. Chcemy, żeby to był mniejszy plik niż ta rozdzielczość. Przykładowo pod Facebooka. Każdy tak naprawdę z portali ma tam. Często można znaleźć podane wielkości plików, rozmiar plików, jaki jest preferowany, żeby nie tracić jak najbardziej na jakości. I wpisujemy załóżmy 2048 pod Facebook. Nasz długi bok. Tego nie zmieniamy, bo nie ma znaczenia. Jest Smooth Gradients, który dla mnie jest najlepszy. Bierzemy OK. Teraz moglibyśmy wyostrzyć te zdjęcie, jeżeli mamy potrzebę. I pamiętajmy, że mamy plik w Adobe RGB, więc bierzemy Edit, Convert to Profile i tutaj wybieramy sRGB. Klikamy OK. Plik mamy już skonwertowany do przestrzeni Adobe sRGB. Możemy od razu osadzić profil, czyli klikamy Edit, Assign Profile i wybieramy to z sRGB, klikamy OK i w tym momencie w tym pliku już jest osadzony profil sRGB. Mamy już to bezpieczne. Bierzemy Zapisz jako, bierzemy sobie JPEGa. Tutaj również, jak wcześniej nie zapisaliśmy, nie osadziliśmy pliku, możemy tutaj kliknąć, będzie on od razu osadzony. Bierzemy zapisz, wybieramy jakość naszego zdjęcia. Teraz widzimy, tu mamy 1,9 mega.
Pierwotnie to zdjęcie, nie wiem czy pamiętacie, miało 6,3 mega przy pełnym rozmiarze pliku. Teraz zmniejszając je do 2048, nasz rozmiar pliku na długim, znaczy na najdłuższym boku, mamy tylko 1,9 mega. Możemy sobie zmniejszyć jakość, jeżeli potrzebujemy mniejszego zdjęcia, mniejszej wielkości pliku. Nie wiem, czy zauważymy teraz tutaj. Zauważymy, jak sobie przybliżymy, to jak znacznie spada nam jakość. Weźmiemy 12, widzimy. Dlatego trzeba sobie zrobić taką, która nam odpowiada i również, żeby nie była za duża. Ale załóżmy, zapisujemy. OK, plik mamy zapisany i w tym momencie mamy plik, który ma osadzony profil sRGB, czyli wyświetli się na pewno dobrze w każdej przeglądarce. Mamy rozmiar pliku taki, jak chcemy, niezależnie od rozdzielczości, która nie ma wpływu. Ona jest tylko i wyłącznie, jeszcze raz przypominam, do druku. Dzięki niej możemy przeliczyć, jaką wielkość będzie miał nasz plik. To zresztą jest bardzo proste, bo weźmy sobie calę. Jeżeli weźmiemy 2048 pikseli, podzielimy przez 300, otrzymamy właśnie taki rozmiar. Jeżeli weźmiemy 1360, podzielimy przez 300, otrzymamy taki rozmiar. I teraz właśnie zmieniając to, jak weźmiemy 72, czyli podzielimy tą wartość przez 72, otrzymamy 28. I analogicznie dla wysokości. To jest po prostu potrzebne, wartość PPI jakby do przeliczenia, jaką wielkość, jaki rozmiar fizyczny będzie miał obraz po wydrukowaniu. To w zasadzie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że nie za bardzo zamieszałem, ale starałem się to wytłumaczyć jak najprościej potrafię. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, również do komentowania, zadawania pytań. I jeżeli w czymś się myliłem, uważacie, zapraszam również do rozmowy, do napisania. Wszystko postaram się wyjaśnić. No i na co zwracajcie uwagę, to przede wszystkim na wybór odpowiedniej przestrzeni, na zapis pliku zawsze w przestrzeni sRGB i wybór odpowiedniego rozmiaru, który tak naprawdę ma wpływ na wielkość pliku i na to, w jaki sposób będzie wyświetlony w internecie. Rozdzielczość PPI nie ma żadnego znaczenia i zupełnie o niej zapomnijcie. Dzięki w takim razie, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.